Z tej strony JoJo i witam was w kolejnej recenzji. Tym razem seria trzech filmów następnych dotyczyć będzie. No niestety, albo stety, takich kostek zmiennokształtnych. jednych interesuje to bardziej, innych mniej, no ale chciałbym je dla Was zrecenzować. Tutaj mamy YJ Diamond Cube, czyli kostkę w kształcie diamentu jak od razu widać i jak można domyślić się po nazwie. Niestety kostka nie działa jak bączek, przynajmniej nie udaje mi się nią zakręcić tak, żeby się trzymała, ale jakoś klęcić nią można. Słuchajcie, sama kostka, recenzje będą krótkie. No bo co tu się wypowiadać o takiej kostce? Oczywiście jest to modyfikacja kostki 3x3. Można śmiało zrobić szachownicę. Tutaj szachownica wygląda w sposób następujący. Tadam, mamy szachownicę. No ale okej, okay. jaka ta kostka jest w stosunku do innych kształtnych kostek? Jak wiecie, kostki kształtne bardzo lubię, bardzo dużo ich mam i bardzo dużo ich układałem. Yy, niestety kostka ma pewien grzech popełnia jeden duży grzech którego nie lubię wśród kostek zmiennokształtnych ogółem sama kostka naprawdę fajnie zmienia kształt to muszę przyznać sama kostka nie jest tak bardzo łatwa i oczywista do ułożenia więc czasem trzeba poświęcić więcej czasu to są oczywiście plusy ale jest pewien minus minusem jest to że dużo elementów jest do siebie bardzo podobnych i różnią się w bardzo małym stopniu albo nawet w ogóle przez co? No, niestety mamy tutaj masę takich głupich sytuacji, które tylko wszystko układają, bo okazuje się na przykład, że zamieniliśmy ze sobą przykładowo dwie krawędzie. Tą krawędź. co tu jest krawędzią w ogóle inaczej? Tą krawędź i tą krawędź. Tak, mamy ściankę. Jak widzicie, ścianka 3 na 3 Zamieniliśmy te dwie krawędzie. One w zasadzie mogą leżeć idealnie, mogą pasować tak jak mają pasować, ale okazuje się na końcu kostki, że nie możemy ułożyć ostatniej warstwy. Dlaczego? Bo dwie krawędzie są zamienione i tego nie zauważyliśmy, ponieważ są identyczne. I to jest duży problem takich kostek, że nie lubię, bardzo nie lubię, i bardzo według mnie jest to upierdliwe, jeśli po prostu elementy w kostce są identyczne. Ponieważ poziom trudności przez to jest mniejszy. Gdyby każdy element był inny, byłoby to trochę trudniejsze. A mimo, że poziom trudności jest mniejszy, to męczymy się bardziej, bo musimy szukać, które dwie krawędzie mogły być zamienione. Ewentualnie same centry mogą być odrobino obrócone, wygląda, jakby było wszystko ok. A okazuje się, że ok nie jest, i że musimy kombinować, jak tego centra ustawić, żeby jednak. Pasował. Czasem milimetry nas dzielą od tego, aby dobrze ustawić element. Wydaje nam się na pierwszy rzut oka, że jest dobrze ustawiony, okazuje się, że jednak jest źle obrócony i że musi być zamieniony z czymś innym, bo tam leciutko jest wypukły, a nie tak jak powinien. To jest bardzo duży minus tej kostki. Ale nie patrząc na tego minusa, sama kostka porusza się naprawdę przyjemnie. Sama kostka, tak jak mówiłem, fajnie zmienia kształt. No i w ogóle jest ciekawym kształtem, tak? jeśli ją wstawić w stajaczek, no to taki diamencik wygląda ciekawie, wierzę, że w innym kolorze mógłby sprawiać lepszy efekt, na przykład w kolorze błękitnym, żeby chociaż przypominał diament, nie mówiąc już o jakiejś srebrnej czy złotej kostce, czy właśnie diamentowej. Czy tą kostkę polecam? No jeśli zbieracie kostki zmiennokształtne, budujecie jakąś kolekcję takich dziwnych, niestandardowych kostek, polecam jak najbardziej. Jeśli szukacie modyfikacji kostki 3x3 do poukładania do zabawy, twierdzę, że są lepsze modyfikacje tej kostki, no ale jeśli po prostu podoba Wam się taki kształt, akurat taka kostka, chcecie ją kupić, no to nic tu nie stoi na przeszkodzie. Technicznie nie mam co jej zarzucić. Chodzi fajnie, nie zawiedziecie się, jeśli ją kupicie. Aczkolwiek, tak jak mówię, twierdzę, że można wybrać lepszą modyfikację 3x3. Niemniej jednak, no, po wyborze, nie powinniście być zawiedzeni, jeśli chodzi o samo poruszanie się i przyjemność, tą fizyczną, z układania, bo może nie e, mentalną, przez to, że będziecie musieli wracać się do niektórych etapów. To by było wszystko w tej recenzji. No, nie będę się rozgadywał, bo nie ma o czym. Wszystko, co mogłem, to już Wam powiedziałem. Ja bardzo dziękuję Wam za uwagę i widzimy się już w następnym filmie. Do zobaczenia. Trzymajcie się i cześć.